Pani Rudecka postanowiła działać w imieniu i za całą rodzinę. Brała się do gospodarstwa. Lecz wszystko się teraz rwało, szło na marne, leciało z rąk. Stosunki uległy bezwzględnej zmianie, ludzie byli inni, tym nierzeczliwsi i hartsi, im bardziej nisko schylali dawniej głowy. Wszystko ginęło, skradzione w sposób niemal jawny, rozsypywały się wszelkie trudy i wsiąkały w nicość. Anna Brenicka jako młodsza i zdrowsza musiała wziąć na barki lwią część roboty. To też nie dosypiała teraz, a nie jadła prawie wcale. Troska o księcia doszła do stanu nieprzerwanej rozpaczy, wciąż pokrytej doskonałą miną, konceptem i wesołością dla odwrócenia podejrzeń. Sen zamienił się na półjawe półmarzenie, znane tylko kochającym kobietom. Jedno ucho w zaświecie sennych marzeń, a drugie. Nasłuchiwało oddechu, czujnie chwytając każdy szelest. Myśl pryska unosi się i leci o sto mil od ziemi, a zarazem trwa nieustające baczenie, rokowanie i logiczne wnioskowanie o postępach i stanie choroby. Przemarsze i najścia wojsk nie były teraz tak częste, gdyż powstańcy, zaszyci w lasy, odciągali nieprzyjaciela od ludzkich siedlisk. Nadto główna akcja gerylasówki lasówki w inne czasowo przeniosła się strony. Obydwie mieszkanki starego dworu korzystały ile sił ustarczyło z tego zbiegu okoliczności i pracowały od świtu do nocy. Tyle było zaległości. Śmiały się głośno i mówiły tylko o rzeczach wesołych, dla pokrycia uczuć istotnych, wewnętrznych. Może dlatego zresztą, żeby przez śmiech wywrzeć ucisk na duszę i oduczyć serce nałogu płakania? Ale nie zawsze się to udawało. Wietrzono w ogrodzie pewnego słonecznego dnia kufry, na głucho pozamykane tej zimy. Wydobyte rzeczy obydwie krewniaczki rozwieszały w ogrodzie. Pracowały żwawo i było im wesoło od tej czynności. Ale oto pani Rudecka weszła do mieszkania i długo nie nadchodziła. Wtem młoda panna usłyszała z głębi domu spazmatyczny krzyk. Pobiegła. Szukała, wpadając z pokoju do pokoju, w kącie jadalni dużej izby przy kuchni, zastała panią Rodecką siedzącą na ziemi za szafą. Nieszczęśliwa matka znalazła w szufladzie ubranko dziecięce Gucia, syna rozsiekanego w powstaniu. Chwyciwszy dawną kurteczkę ze złocistymi guzikami między, zwarte w krzyż ramiona, przycisnęła ją do piersi i, siedząc w kucki na ziemi, kołysała się tam i nazad. Ślepa, głucha, nieprzytomna z boleści, krzyk dziki, podobny do pisku kani, wypadał z pomiędzy jej ściśniętych zębów. Podniesiona z ziemi, otwarła oczy, przyszła do siebie, przeprosiła za tę niewłaściwość i wzięła się do roboty. Wszelkie wieści ze świata, wszelki turkot na dziedzińcu sprowadzał drżenie, panikę i męczarnie ucieczki. To też we dworze niezdolskim znienawidzono turkot i tentent. Tymczasem pewnego popołudnia, w drugiej połowie maja, przed gankiem dworu stanęła wielka, lśniąca kareta, zaprzężona w cztery spasione i zgrzane konie. Pani Rudecka z przerażeniem wybiegła do sieni i stanęła za wejściowymi drzwiami, patrząc na świat przez boczne okienko, w oczekiwaniu jakiejś nowej klęski. Panna Salomea przypatrywała się również karecie, ukryta za firanką dużego pokoju. Na szczęście nie mężczyzna wysiadł z pojazdu, lecz kobieta co było już pewną ulgą. Przybyła pani, była wysoka i pomimo siwiejących włosów ze śladami piękności na twarzy. Podniosła zasłonę czarnego kapelusza i rozglądała się na wszystkie strony, widocznie oczekując, że ktoś wyjdzie ją przyjąć. Lecz w czasach tych niegościnne były domy i ludzie nie byli spragnieni widoku ludzi. Gospodyni nie spieszyła się z powitaniem w nadziei, że owa dama jak przyjechała, tak pojedzie sobie w błyszczącej karecie. Czarna pani zbliżyła się do ganku i wstępowała na jego schodki. Schodków tych było kilka, a zdawało się, że nie może na nie wkroczyć. Trzeba było drzwi otworzyć i wyjść na spotkanie. Gdy pani Rudecka stanęła w progu, przybyła, zobaczywszy ją, skinęła kilka kroć głową. Była blada jak papier, z podkrążonymi oczami i silnością dokoła ust. Stając na pierwszym stopniu schodów ganku, Potknęła się na drugim i z dziwną niezgrabnością na nim przyklękła. Głosem dygocącym przez zęby, które szczękały jak w febrze, zapytała: Wszak to jest dwór w majątku niezdoły? Tak, odrzekła gospodyni. A to może pani Rudecka? Ja jestem. Mówiono mi, powzięłam wiadomość, że się tutaj leczył w zimie ranny. Szukam od trzech miesięcy. Powiedziano mi to młody chłopiec, brunet, szczupły, wysoki. A jak nazwisko? Nazwisko Odrowąż, imię Józef. To pani może jest jego matką? Matką. Proszę wejść. Czy jest? Jest. Żyje. Żyje. O Boże. Tu, w tym domu? Tutaj, niech pani wejdzie. Ale przybyła, nie miała już siły wejść. Uśmiech szczęścia, który na jej usta i twarz wystąpił, był zdawało się ostatnią kresą mocy, resztą wszelkiej siły. Osunęła się na kolana i wyciągnąwszy ręce do pani Rudeckiej zemdlała. Panna Salomea przybiegła na pomoc, podźwignęła i otrzeźwiła wodą matkę księcia. Furman, który tę rozmowę słyszał, dał koniom po tęgim bacie, nawrócił czwórką w podwórzu i szybko odjechał. Ciężna odrowążowa, wniesiona została przez obydwie panie niezdolskie do stancji na prawo leżącej z dala od sypialni rannego. Zaledwie przyszła do siebie, patrząc na pannę Salomę, spytała: To pani uratowała się od śmierci mego chłopca? Skądże ta wiadomość? Od doktora, wyszeptała. Od doktora? Królewskiego? Tak. Szukałam na wszystkie strony, zjeździłam wszystkie pola bitew, zajazdy dwory, się, rozpytywałam wszystkich ludzi nareszcie. Ale on jest ciężko chory. Chory? Cóż mu jest? Nie wiem. Był poraniony. rany znam. Na głowie, na plecach oko. Mówił mi doktor wszystko. Czy ta kula jest jeszcze w ranie? Kuli już nie ma. Już nie ma. Ale się przyplątała jakaś choroba. Mój Boże. A gdzież on jest? Teraz nie będzie pani mogła zobaczyć go, bo by mógł nie przeżyć wrażenia. To taki chory, tak powiedział felczer, co go widział. Sprowadzimy doktora, rzuciła się matka. Dobrze, równie cicho szepnęła młoda. Nachyliły się ku sobie i zaczęły szeptać, jakby wobec słuchającego nieprzyjaciela o szczegółach tej choroby, o najdrobniejszych jej objawach, symptomach, o przypuszczeniach i środkach ratunku zapomniało o świecie, nagle związane w jedno złączone z plotem uczuć, który się we dwóch osobach wzajem, a natychmiast objawił, zadzierzgnął i spoił. Pani Odrowążowa siedziała w rogu sofy, Salomea przy niej na taborecie. Matka objęła tę nieznaną dziewczynę rękoma, niepostrzeżenie w pół, sunęła dłońmi po jej szyi, przygarniała do siebie, przytuliła jej ramiona, głowę, plecy i razem z nią jeła się w uniesieniu, Wdzięczności kołysać. Gładziła jej lśniące włosy delikatnymi palcami, muskała po stokroć dłońmi policzki. Nie wiedząc o tym, w szale swej radości ujęła ręce panny mi, przycisnęła je do ust tak nagle, że tamta ledwie je zdążyła wydrzeć z okrzykiem. Naprzeciwko nich siedziała w swoim fotelu pani Rudecka. Była dwornie uśmiechnięta, wykwintnie spokojna, jak należy wobec gościa. Z głową pochyloną ciekawie słuchała rozmowy, dzieliła radość matki, która syna odnalazła na krętych mylnych dalekich drogach polskiego powstania. Lecz po prawdzie, oczy jej nie widziały osób, i uszy nie zupełnie słuchały szczegółów, które tak nieskończenie zajmowały tamte dwie osoby. Oczy jej patrzyły poprzez nie obydwie, kędyś w szyby okna, czy w chropawe ściany domu, w pola, w dalekie leśne doły, a może zuchwale w niedosięgłe oczy straszliwego Boga. Księżna, zapomniawszy o świecie, o zwyczajach towarzyskich i wszystkim, co najpierw trzeba było wykonać, prosiła pannę Salome, żeby jej pozwolono zobaczyć syna. Lecz młoda opiekunka nie zgadzała się. Zbyt dobrze znając stan chorego, wiedziała, że na widok matki popadnie w gorączkę stokroć silniejszą i ta gorączka może go zabić. Targowały się długo. Jedna wciąż błagała, druga nie chciała ustąpić. Stanęło wreszcie na tym, że matka, przez szparę we drzwiach, zobaczy jedynaka. Zapominając o pani Rudeckiej, poszły na palcach przez wejściową sień, przez salon. Panna Salomea przemknęła się przez ten pokój, weszła do sypialni i zostawiła za sobą drzwi niedomknięte. Przez szczelinę można było widzieć twarz chorego. Pani Odrowążowa przypadła oczami do tej szpary tak cicho, że Salomea. Nie wiedziała, czy ona tam już jest, gdzie miała być, czy też jeszcze z dala stoi. Tymczasem matka powstańca, przysunąwszy się na palcach jak najciszej do otworu, między futryną a drzwiami, osunęła się na kolana i patrzyła. Z modlitwą na drżących wargach, przez strugi nieprzebranych łez patrzyła na twarz ulubioną. Minęła tak godzina i druga. Panna Salomea. Nie mogła jej z tego miejsca podnieść ani oderwać. Dopiero gdy zbliżył się wieczór i zasłaniać począł chorego, księżna przemocą odciągnięta została do jednego z dalszych alkierzy, gdzie dla niej przygotowano posłanie. Inne życie zapanowało we dworze. Księżna dla ratowania syna sprowadzała lekarzy, płacąc im szczodrze za rady i trwogę. Pod rozmaitymi pozorami najęła służbę do jego obsługi, płaciła za wszystko, sypiąc pieniędzmi na prawo i lewo, byleby tylko ukochany jednak mógł przyjść do zdrowia. Między innymi zarobił i na ludzi wyszedł dzięki temu zbiegowi wydarzeń stary kucharz, szczepan podkurek Kiedy panna Salomea wyjaśniła, w jaki to sposób starzec tylekroć ratował życie młodzieńca, jak go obdarzył krypciami i karmił kaszą. Ile dlań później uczynił pani Odrowążowa nie wiedziała po prostu jak dziadowinę wynagrodzić cóż innego mogła dlań uczynić jak go nie obdarzyć pieniędzmi wręczyła mu tedy sakiewkę ze złotymi monetami obsypawszy poprzednio tysiącem dziękczynień dziadowina schował sakiewkę za zanadrze i pilnował jej jak oka w głowie posiadanie tak wielkiej ilości złota przewróciło na nicę wszystkie jego myśli Chodził po dawnemu w zgrzebnej koszuli i spodniach wypchniętych na kolanach dziurawych i brudnych, w starych trepach z drewnianą podeszwą. Jak przedtem głowy nie nakrywał niczym, gdyż od dawien dawna nie posiadał ani kapelusza, ani czapki. Gotował w dalszym ciągu dla państwa i czeladzi. Sam wszystko musiał ważyć na żądanie przybyłej pani, a coraz wymyślniejsze potrawy dla chorego panicza. Posiadanie pieniędzy było wtedy czymś zewnętrznym i nierealnym. Raz wraz wsuwał rękę w zanadrze i ściskał swój skarb, badając, czy go zmysły nie łudzą i czy to naprawdę on sam. Szczepan kucharz jest tym bogaczem, o którym mu się wciąż marzy. Gdy w kuchni nie było nikogo, według dawnego swego przyzwyczajenia, gadał z ogniem. Gadka była wciąż o kradzieży. Ukradł! — Ciskał się ku ogniowi z pięściami. A komuż ukradł! To gadaj, skoro wiesz. Komu ukradł? Widzicie wy, moi ludzie, tylą sakwę ukrada komu? Miał je tu kto? Nosił albo zostawił, czy co? Świnie, nie ludzie. Pani mi dała, jaśnie pani, że mnie syna zratował. To mi za to dała. Jeszcze mnie po gębie rączką przejechała i w łeb mnie cupnęła swoją gębusią. No, żebyś ta wiedziały, świnie, nie ludzie. Świadka, pada, nie było na te sztuki. No, nie było. A jak krzyw? Wiedziałem to, co będzie ze mną robiła, jak tu do kuchni wlazła? Żebym wiedział, to bym was, sobacze, zawołał. Chodźże i ślepiaj. Mogłyście stać kaj w kącie i patrzeć. Same byście zatracone zobaczyły, jak było. Tu se stanęła wedle komina. I ja patrzę, i ona patrzy. Dopiero wzięła te sakwę z kieszonki, wyjęła i w garść mi. Naści pada, bracie. Tak sama jaśnie pani księżniczka powiedziała. Bógże ci zapłaci. Kubrze se ta, co sam chcesz. No to cóż teraz, prawda czy nie? Gada i ścierwa jeden z drugim. Każą przysięgać będę przysięgał. A ona sama przyświadczy, że to prawda. Tu stanęła wedle komina. Ja patrzę i ona patrzy. Dopiero wzięła te sakwę z kieszonki wyjęła i w garść mi. Ukradł, nie ukradł, sobacze ino moje. Ogień widocznie wiary nie dawał. Buzowało się w nim zwątpienie i podejrzliwy śmiech, bo Szczepan pokrzykiwał i grubiańskimi sypał obelgami, których powtórzyć nie sposób. Co pewien czas, gdy chwilę miał wolną, chodził cichaczem na górę za ogrodami i tam zaszyty w najgłębszą gęstwinę wydobywał z nadrza sakiewkę. Ostrożnie sztuka po sztuce wyłuskiwał z niej złote monety, kładł je na rozpostartych liściach jedną obok drugiej i usiłował zrachować. Ale dokładne zliczenie tej sumy przekraczało jego znajomość rachunku. Nie mógł ocenić i określić swego skarbu. Coś sobie wciąż przypominał z dawniejszych lat, jakie to są wysokie liczby i rozległe rachunki obejmujące dużo dziesiątków. Nurzał się myślami. W niewiadomym mrok ludzkiego kalkulowania medytował i wydobywał z nicości jakąś swoją własną systematykę przyłączania jednych pieniądzów do drugich w celu wydobycia ich sumy. Dodawał z mozołem, jak to czynią parobcy, ciskając na widłach snopki w zapole. Wszystko się to w pewnych miejscach plątało i myliło, zahaczone o niewiadomą wartość złotych pieniędzy. Musiał poprzestawać na tym, że leżąc na brzuchu wpatrywał się w błyszczące krążki rozpostarte na zielonych liściach i wyszczerzał do nich dziurę między zębami w nieopisanego szczęścia uśmiechu. Nie ważył się nikogo poprosić o stwierdzenie wysokości majątku, w obawie zdrady, oszustwa, podejścia, kradzieży i rozboju. Tak tedy trwał. Po pewnym czasie zrodziła się w nim żądza, żeby pójść w swoje kraje, to znaczy do wsi, odległej od kuchni o jakie trzy mile drogi, gdzie nie był już dwadzieścia parę lat, wciąż kucharząc na dworze. Śniła mu się wyprawa w te dalekie okolice pochód triumfalny do wsi rodzinnej ze skarbem w zanadrzu. Widział znowu we mgle tę wieś, Błoto, drogi, chałupy, powyginane pleciaki, obdarte i zgarbione drzewa. Słyszał znowu, jak tam psy szczekają, ludzie się sfażą, jak skrzypi żuraw studni w tym miejscu, gdzie przy gościńcu Bajero najgłębsze. Śmiał się w głos, patrząc w ogień i gadając mu o tym dziwowisku, gdy będzie szedł w swoje strony z wielkim skarbem w zanadrzu. Wezmę się na prawo od figury bez te dziurę, w walkowym parkanie i pójdę ścieżką do przełazu u bartosiowej stajni. Psy mnie ta przecie znają, choć kto je tam wie, może już i pozdychały. <laughs> sama mnie Bartosiowa pod nogi podejmie. Siądźcież se, siądźcie szczepanie, panie, boście się ta i zegnali, mały to świat o suchym pysku. Ty babo nie wiesz rzekomo czemu tak gębą wywijasz? Ja was aby nie znam, Bartosiów. Coś się jednak wciąż psuło w perspektywach wymarszu, bo się stary gniewał i srożył, tupał na kogoś nogami i groził pięścią. Prawdziwa trudność nastręczała się z obraniem chwili. Bo gdy do niej myślał, to mu się wobec nawału roboty znikała tak bez śladu, że jej nie mógł pochwycić. Ułożył sobie tedy nawet śpiewkę, którą wykrzykiwał chichocąc do płomienia pod blachą. Pieśń była niedługa, zaczynała się od słów. Nie uciekam ino idę, bom tu cierpiał wielką bidę. Lecz pomimo tej biedy i pomimo uroczych widoków w ojczystej wiosce, Szczepan zabiegał około komina w niezdołach w tym samym kostiumie i z tą samą pracowitością. Nie było żadnej nadziei, żeby wykonał plan w śpiewce zawarty. Nie było zresztą potem możności, gdyż roboty przybywało coraz więcej i coraz bardziej urozmaiconej. Trzeba było choremu gotować posilnie. Rosoły skurcząt i wymyślne potrawki. Księżna sama stawała przy zasmolonym kominie, gotując i smażąc dla syna pożywienie. Jakże ją miał szczepan samą bez kucharza zostawić? Któż miał gotować obiad własnej jego pani, no i pannie Salomei, której po śmierci starego Brynickiego był niejako opiekunem. Księżna odrowążowa nie mogła wciąż jeszcze pokazać się na oczy synowi przez szparę we drzwiach. Przypatrywała mu się w sekrecie. Salomea, spełniająca przy tym rolę siostry miłosierdzia, stopniowo przygotowywała chorego do widzenia z matką. Korzystając z każdej lepszej jego chwili zdrowia, mówiła o matce, zapytywała, czy by do niej nie chciał napisać, to znowu, czy by ona sama w jego imieniu nie mogła dać znać i prosić o przybycie. Chory początkowo nie zgadzał się, protestował, później przystał i sam zaczął mówić o matce. Wreszcie złudzony wersją o listach, ją dopytywać się, czy nie ma odpisu. Salomea łudziła go wszelakimi opowieściami o tym, że list został doręczony, a matka jest już w drodze, że prawdopodobnie przybędzie. Pani Odrowążowa słuchała za drzwiami tych rozmów drżąc, żeby nareszcie do syna się zbliżyć. Łowiła oczyma z daleka jego każde spojrzenie, gest, chwytała każdy oddech i jęk płucami odczuwały jego kaszel i sercem wzmożone bicie serca. Tak na wszystko patrząc, nie mogła nie zobaczyć prawdy, uczuć i stosunku chorego do opiekunki. Wyraz oczu syna, jakim witał i żegnał każde wejście i wyjście młodej panienki, powiedział jej wszystko już w pierwszych dniach tego dziwnego współżycia. Nieszczęśliwa matka pragnęła teraz jednej tylko sprawy uratować życie dziecka. Ileż męczarni sprawiał jej każdy szelest, turkot, tentent, Zwiastujący nadejście wojska Była posłuszna Salomei jak dziecko Gdyż ta wiedziała co czynić w razie nieszczęścia Jak ratować Nieszczęśliwa matka wlot poznawała wszelkie środki Przeszpiegi, kryjówki, manewry I wlot wykonywała rozporządzenia Ponury i brudny Szczepan rządził nią w nagłych przypadkach Wydawał rozkazy nieodwołalne I w sposób nieznoszący protestu była posłuszna jak służąca. Biegała dokąd kazano, wykonując wszystko bez szemrania, co tylko dawniej Szczepan załatwiał. W tych dniach niewielu zbliżenie Salomei i matki Józefa Odrowąża było tak wielkie, że stały się obydwie niby jedna istota. Rozumiały się nawzajem umysłami, a nade wszystko uczucia ich były dla siebie bez tajemnic. To, co dla wszystkich ludzi było tylko wyrazem, nazwą, dla nich było światem. Jedna pojmowała wzruszenia drugiej, umiała je poznać, gdy tylko zostały wzmiankowane, zobaczyć, jakie są iść nim, jak gdyby krajem zaświatowym, pełnym wzgórz, kwiecistych, dolin, skał i przepaści, śmiercią ziejących. Gdy chory spał, przytulone do siebie opowiadały wrażenia swej wspomnienia. Salomea po tysiąc kroć wyjawiała Wszystkie perypetie związane z pobytem młodzieńca w tym domu, wszystkie etapy jego cierpień, przygody, smutki i radości. Dla matki było to tak zajmujące i wiecznie ciekawe, że musiała po tysiąc razy powtarzać. O niczym innym mówić nie mogły. Świat dla nich istniał w pokoju młodego. Im bardziej na cienkim włosie wisiało jego życie, tym miłość wzajemna tych dwu niewiast stawała się głębsza. Ekstatyczniejsza i do szału dochodząca. Jednym uściskiem ręki wypowiadały sobie więcej, niż zmieścić można w długiej rozmowie. Jednym spojrzeniem dawały wiedzieć wszystko. Gdy chory zakaszlał albo jęknął, biegły jak dwa skrzydła tego samego anioła osłaniać go, chłodzić czoło, pocieszać jedna jawnie, druga tajemnie. Tamta słowem i pieczołowitym dotknięciem rąk, ta tylko spojrzeniem, wyciągnięciem ku niemu dłoni. I modlitwą. Gorączka spadła. Choroba przesilała się i poczęła ustępować. Przez otwarte okno wpływał z ogrodu zapach rozkwitłych drzew i woń nocnych kwiatów. Ciepły wiatr kurował chorego. Zdawało się, że światło księżyca, wkradając się do tej izby dotknięciem swego promienia, uzdrawia młody organizm, że słońce poranne krzepi siły skuteczniej niż mleko. Chory zaczął siadać na łóżku, poczuł apetyt i przybytek mocy cielesnej. Wówczas matka weszła do jego izdebki. Obecność jej podziałała na zdrowieńca w sposób bardzo gwałtowny. Okazało się, że prawdę w sobie zawierało ostrzeżenie doświadczonego felczera z miasteczka młody książę długo nie mógł przyjść do siebie leżąc w ramionach matki. Lecz gdy to wrażenie pokonał jego rekonwalescencja jeszcze szybszym posuwała się trybem. Nasunęła się też najgłówniejsza troska, ażeby w takiej właśnie chwili nie nastąpiła rewizja żołnierska i nie zniweczyła wszystkiego. Już wiele osób wiedziało o obecności powstańca we dworze. Służby przybyło i niemożebnością się stało ukrycie przed nią faktu. Cała wieś wiedziała o tym dobrze. Rozpoczęcie na nowo gospodarstwa sprowadzało do dworu ludzi rozmaitych, z których każdy, nie przez podłość nawet lub chęć nikczemnego zysku, lecz przez zwykłe plotkarstwo, mógł zdradzić w każdej chwili obecność rannego i na zgubę go wystawić. Nie było już miejsca właściwego do ukrycia w nagłym razie, gdyż w Szopie Siano zostało wybrane z zapola, a o innych kryjówkach trudno było już myśleć. Pani Odrowążowa czuła to dobrze, że naraża ten dom tak nieszczęśliwy, i jego gospodynie, która tyle poniosła ciosów na nowe niebezpieczeństwa. Że zatruwa jej dnie i noce sprawą swojego syna. Wszystko tedy skłaniało ją do decyzji, żeby go wywieść. Dokądże zaś mogła wywieźć? w kraju. Wszędzie to samo niebezpieczeństwo czyhało. Postanowiła tedy za wszelką cenę, i skoro on tylko stanie na nogach, uciec z nim za granicę. Do tego postanowienia skłoniła ją nadto straszna troska. Że gdy tylko jakkolwiek wyzdrowieje, znowu się z ramion jej wydrze do partii. Oraz jeszcze wzgląd pewien. Księża widziała od dawna, jaki jest stosunek jej syna do wychowanicy pani Rudeckiej. Miała w macierzyńskim sercu milion uczuć dla tego dziewczęcia. Kochała je, uwielbiała za poświęcenie się dla Józefa. Ją jedną na ziemi darzyła najgłębszymi uczuciami duszy ale nie mogła bez wzdrygnienia pomyśleć, żeby jej syn mógł pojąć za żonę tę osóbkę. Książę Odrowąż nie mógł przecież ożenić się z panną Brynicką. Pomimo całej miłości, jaką dla niej powzięła, księżna nie mogła oczywiście przełamać w sobie odrazy wobec rozmaitych poglądów, mniemań alkierzowych, przyzwyczajeń niezdolskich i wyrażeń tej panienki. Gryzła z pasji wargi, widząc wyraz twarzy obojga, wiedziała bowiem, że to nie jest zwyczajny przypadek amorów chorego z pielęgniarką, lecz głęboka miłość. Nie mogła spać po nocach, mocując się w sobie, jak wybrnąć z tego dylematu. Nie była w stanie skrzywdzić takiej dziewczyny, której serce trzymała na dłoni, bo ona jedna wznosiła się do tego samego zenitu miłości dla jej syna, co ona sama. Nie śmiała dotknąć. I urazić jej uczuć. Nie mogła nawet w sercu swym nie zezwalać na tę miłość, której głębie nawzajem matczynym swym sercem zmierzyła, łamała się wśród przeciwności. Tysiąc miała w sobie sposobów rozstrzygnięcia tej sprawy, a nie była w możności wybrać żadnego. Wiedziała jedno, że musi syna z tych uczuć wyważyć, musi go choćby siłą porwać, zabrać i uwieść. Pragnęła jednego, stanąć z nim za granicą. Gdy tam już będzie, załatwi wszystko mądrze, godziwie i dobrze. Tylko tam być. Tymczasem żyła wciąż wśród niebezpieczeństw, trwóg i załamań w duszy, toczyła narady z panną Rudecką, a ta oczywiście myślała Jota Wiota to samo. Pozostawała kwestia naradzenia się z Salomeą i synem. Lecz tu siły opuszczały nieszczęsną matkę. Miała do wykonania czyn proste, a potrzebujący przezorności i rozumu najbieglejszego dyplomaty, a może siły katowskiego ramienia. Pani Odrowążowa płakała żewnymi i gorącymi łzami, patrząc na Salome i jej troski. Na jej około rannego zabiegi i starania bez pamięci i bez rozumu, na zatraconą i oszalałą miłość, która... Samej panience wydawała się być starannie ukryta, a była jawna jak na dłoni. Och, jakże było podejść do tego uczucia z notą nieubłagania, która już była wypisana. Księża nie miała siły, bała się również syna. Nie wiedziała, co też on powie. Przeżyła już jedną jego tajemną ucieczkę do lasu i do partii. Tymczasem wśród tych wahań, odbywających się w świecie, a raczej w zaświeciu i śnie uczuć, jak zawsze... Czyniło swoje fizyczne zdrowie. Gdy młody odrowąż począł przychodzić do siebie, jego matka, która wszystkich etapów choroby nie widziała, traciła o niej pamięć i o wszystkim, co z chorobą było związane. Malały, oddalały się, nikły cierpienia, trudy, starania, zabiegi i troski poniesione i przedsięwzięte dla odzyskania i przywrócenia tego zdrowia. Tonęły w niepamięci. I wsiąkały w nicość ponure okoliczności tamtej sprawie towarzyszące, a w miarę tego procesu zmniejszały się zasługi panny mi. Przed oczyma matki wyrosła nowa góra trosk o przyszłość. Przed tą zaś przyszłością stała Salomea, jako najgłówniejsza obecnie przeszkoda. Serce matki borykało się już z nią od dobro syna, i cierń niechęci utkwił w tym sercu. W sekrecie przed wszystkimi pani Odrowążowa wysłała drogo opłaconego posłańca, po czemu chętny materiał znalazła w karczmie na rozstajnych drogach do jednego z arystokratycznych domów w dalszej okolicy z prośbą o pomoc. Otrzymała przyrzeczenie koni i karety, gotowych na każdy znak odwieść jej syna w dniu oznaczonym za granicę. Te same osoby zajęły się przez swe rozgałęzione stosunki dostarczeniem dla niej i syna zagranicznych paszportów na fikcyjne imiona. Pewnego dnia przyniósł paszport zgrzany i zdrożony posłaniec. Zdrowie Józefa Odrowąża było już o tyle lepsze, że można było podróż przedsięwziąć, chociaż jeszcze z łóżka nie wstawał. Należało tedy przystąpić do rozwiązania sprawy w sposób stanowczy i niecierpiący zwłoki. Pewnego czerwcowego wieczora, gdy wszystko było na ukończeniu, a goniec po konie i karetę wysłany, księżna zaciągnęła Salome do ogrodu i zeszła z nią nad rzekę do starej altany. Wielkie drzewa, okryte młodocianymi liśćmi, wokoło szumiały. Dzikie wino, oplatające zmurszałe słupki i dziurawy daszek tej altany, zasłaniało od zewnętrznego zmierzchu i powiększało ciemność wewnętrzną. Księżna zaledwie przestąpiła próg altany, upadła na ławkę i przyciągnęła do siebie Salome. Objęła ją gwałtownym uściskiem i wpiła się w nią ustami. Tuliła ją do serca, i łkała zaschniętym gardłem. Słowa więzły w tym gardle, i zaciśnięte zęby nie mogły się rozewrzeć. Łzy poczęły płynąć z oczu księżny. Łzy tak obfite, że zmoczyły twarz dziewczyny. Solą napełniły kąty jej warg, zwilżały szyję i ciekły aż na piersi pod rozchylonym stanikiem. Salomea drżała na całym ciele. Myśli jakieś błyskały w ciemni uczuć, jak letnie lśnienia po nocy zwiastujące nadejście burzy. Te łzy, co po niej spływały, w niewytłumaczony sposób czyniły się szlakami nieszczęścia, które zwolna ściekało ku jej sercu, szukając go w piersiach. Ręce księżnej jeszcze mocniej, konwulsyjnie opasły ramiona i szyję Salomei, a cichy, zduszony głos wyszeptał: Dziecko, ty go kochasz! Salomea milczała, lecz dreszcz jej ciała dał dokładną odpowiedź: I on ciebie kocha! Prawda. Znowu milczenie starczyło za odpowiedź. A mówił ci, że cię kocha? Mówił. I ty mu to samo mówiłaś. I ja. Odpowiadaj mi natychmiast, mów mi całą prawdę bez jednego zatajenia. Będziesz mówiła prawdę? Będę. Salomea uczuła konieczność posłuszeństwa i mus wyznawania całkowitej samej tylko prawdy. Była jakby Wyzuta z sukien, z bielizny, z ciała, i stanęła przed ciemną władczynią swoją jako bezwładna i drżąca dusza. Całowaliście się? Tak. U niego w nocy tam? Tak. Oddawałaś mu się? Tak. Ile razy? Nie pamiętam. Obiecywał ci, że się z tobą ożeni? Obiecywał. — I dlatego mu się oddawałaś? — Nie. — A powiedz, no, tylko szczerą prawdę. — Odpowiedz mi. — Odpowiem. — Ale przysięgnij mi. — Niech ten Dominik co noc staje nad twoją pościelą, jeśli powiesz jedno słowo nieprawdy. Oh. — Salomea z jękiem przypadła do ramienia pani. — Więc mów prawdę. — Czy już tak samo jak z nim byłaś z kim kiedy? — Nie. — Nigdy? — Z nikim? — Nigdy. I nikt cię nigdy przedtem nie całował? Owszem, całował mnie kto? Jeden taki, kto taki? Jeden kuzyn. Kochałaś tamtego? Nie. Więc dlaczego dałaś mu się całować? Bo on mi się dosyć podobał. To wyznanie zdawało się dodawać księżnie mocy. Głos jej stawał się pewniejszy przebijała się przez ten głos niezwyciężona i zwycięska siła jasnego rozumu. Słuchaj, dziecko, czy chcesz, żeby Józef poszedł znowu do partii? O nie. Nie chcesz, żeby go tam znowu poranili? Nie. Czy chcesz, żeby wyzdrowiał? Czy ja chcę? Więc co począć, co przedsięwziąć, żeby wyzdrowiał? Nie wiem. Myśl, całą głową, wyśl, całe serce. Nic, nie wiem. A czego byś ty chciała sama dla siebie? Beć z nim służyć mu. Ta. No cóż, słuchaj, czy nie tak trzeba zrobić? Jeżeli nie tak, to rać, Ja zrobię, co ty zechcesz. Nie mam rady, to ja będę posłuszna. A więc, słuchaj, ja myślę, że trzeba go stąd koniecznie wywieźć. Wywieźć? Nie to myślałaś? Nie wiem. Gdzież go tu wywieźć? W kraju. Pojadę tam, pojadę tam, znajdę. Pojadę w inne miejsce, wszędzież znajdą. Wezmą do więzienia powieszą na moich oczach albo i za oczami, więc co? Trzeba go wywieźć, za granicę. Mój Boże! Ale on tam nie pojedzie dobrowolnie. Trzeba mu przyobiecać, że skoro się tylko jego zdrowie polepszy, będzie mógł iść do swego oddziału. Ty mi musisz dopomóc w przekonywaniu go, żeby pojechał. Ja to muszę, bo gdzież on tutaj się wyleczy. Powiedz, że co myślisz. Tu się wyleczył. Lecz czyż dłużej może tu zostać? Czy on sam zechce zostać, gdy się wyleczy? Nie. Tam ja go prędko postawię na nogi. A gdy mu będzie lepiej, żeby nie poszedł do partii, wywiozę go do Włoch. Do Włoch? Bo tylko tam może wyzdrowić zupełnie. A przecież i ty chcesz, żeby wyzdrowiał. Żeby już nie szedł bić się i otrzymywać takie same rany. — Czyż nieprawdę prawdę. mówię? — Owszem, prawdę. — A jeżeli mówię źle nieprawdę, to ty daj inną radę. — Cóż mi z twojego twardego głosu? W duszy Salomei przewinęło się, jak boleść, krwawa, dawniejsze marzenie o wędrówce z małżonkiem po dalekim, nieznanym włoskim kraju. Wspomniała sobie wyśnione miasta, obrazy gór i mórz, których jeszcze nigdy nie widziały oczy. Podźwignęła się naprzeciwko tej groźnej pani swego losu i spytała: I to już żadnej, innej rady nie ma? Tylko ta, żeby on jechał teraz za granicę, a potem do Włoch? Nie ma. Głos matki Józefa był mocny, ostry i przeszywający jak kula. Saloma milczała. Zimno ją kłuło w ramionach i dosięgło wnętrzności. Rozpacz mrowiem wpełzła we włosy. Głos wewnętrzny odezwał się przez jej usta. — A ja? Pani Odrowążowa mówiła coraz ciszej, coraz wyraźniej przyciskając ją do swego boku. — Jesteś przecie, młodziutka, kochasz go. Uratowałaś mu życie, on ciebie kocha. Byliście ze sobą, ja wszystko wiem i przebaczam. Lecz on teraz taki chory. Pomyśl, ty jedyna, która go kochasz. Przecież musi się w spokoju, w dobrym klimacie leczyć, z dala od tych strasznych puli lasów. Musi innymi spojrzeć oczami na wszystkie sprawy, musi w swej duszy przekląć te lekkomyślne przedsięwzięcia, te obłąkane zamysły. Salomea w głębokiej swej boleści nagle ujrzała cień ojca i cień tego, co w sąsiedztwie tej altany leżał w ziemi. Dumny żal w niej drgnął. Niezłomny honor, którego dotąd nigdy w sobie nie odczuwała, kazał powiedzieć: On nie przeklnie tych obłąkanych zamysłów. Otóż musi. Co jest godne przekleństwa, musi być przeklęte. Nie. To, co oni czynili, nie jest godne przekleństwa. Mój syn musi sobie przypomnieć, że nie jego to rola terać się w zgniłych barłogach, ukrywać w sianie, że on jest pan. I zrodu książę. Salomea dosłuchała się w mowie swej pani ostatniego akcentu i zrozumiała go. Zacięło się w niej coś, jak gdyby zamek, do którego klucza już nikt nigdy nie znajdzie, milczała. Znikł dreszcz i tylko jednolite rwanie bólu w sercu samo jedno zostało w jestestwie. Słuchała jeszcze, gdy księżna mówiła. Ty jesteś moje drogie dziecko, moja jedyna. Nigdy, przenigdy o Tobie nie zapomnę. Na śmiertelnym łożu będę pamiętać Twoją twarz i Twoje imię. I on, uwierz mi, kochana, będzie o Tobie jak o najdroższej pamiętał. Nie ja to będę, która bym przeciwko Tobie słowo do niego powiedziała. Skarż mnie, Boże, jeżeli nie mówię prawdy. Ale masz obowiązek. Wychowała Cię Panie Rudecka, matką Ci była, gdyś tu została się rotą, czyż nie? Czyż nie była ci matką i opiekunką? Tak. A teraz ona jest sierotą najbiedniejszą z ludzi, matką pobitych synów w tym pustym domu. Czy miałabyś serce opuścić ją, gdy na twojej głowie stoi cały ten dom i gospodarstwo? Salomea zdobyła się na męstwo i zapytała w szaleństwie swej beznadziejności: Czy ja nie mogłabym się przydać na co w tej włoskiej podróży? A w jakimże charakterze? W jakim? Jako służąca? Nie, dziecko, nie możesz być służącą. Na takie twoje poniżenie ja bym się nigdy nie zgodziła. Właśnie dlatego, że towarzysko, nie stoimy na równi. Nie zgodzę się na twoje poniżenie. Mogłabyś towarzyszyć Józefowi tylko jako żona, ale to jest przecie niemożliwe. Sama dobrze rozumiesz, że to jest niemożliwe. Cóż więc mam począć? Wezwij na pomoc Boga, miłość Józefa i, i tej opiekunki, która cię wychowała. Może i moja, może i moją, jeżeli w twym sercu tę łaskę znajdę? Nakaż milczenie, swemu sercu, czas zagoi te ranę, którą ja ci teraz zadaję. Córeczko moja, córeczko moja, miła, najdroższa, najdroższa. Księżna zsunęła się na kolana i w szlochach opasała Salome ramionami. Łkała, gdybyś mogła odczuć, jak moje serce nad Tobą i nad Twą nieszczęsną miłością płacze. Zawsze na wskroś widziałyśmy nasze serca, a tylko teraz, teraz, gdy Ty tak cierpisz, ja Ci pomóc nie mogę. Ja Ci zadaję ten cios, nóż wbijam w serce, które mi wróciło, syn. O Boże! Nim to przyszłam powiedzieć, oczy wypłakałam we łzach. A, prawda, zapomniałam. Księżna poczęła szukać czegoś w kieszeniach. Mówiła: Nie weźże mi tego za złe i nie przypuszczaj nic pospolitego. Chcę się z tobą podzielić wszystkim, co posiadam, duszą i majątkiem. Gdy wrócę do domu, przekonasz się sama teraz. Połowę tego, co mam ze sobą, musisz przyjąć. Musisz. Księżna włożyła w rękę Salomei. Długą i grubą sakiewkę wypchaną złotymi monetami. Zachyliła jej palce dookoła tej sakiewki, podniosła rękę i martwą wsunęła ofiarowany skarb w kieszeń jej sukni. Panna Salomea przelotnie pomyślała: A, pieniądze. Serce jej przeszywała wiadomość, że on odjeżdża na zawsze i że ona sama tutaj jedna zostaje. Poza tym była ciemność, jak echo piorunu, leciały przez jej serce słowa. Czas zagoi te ranę. Wsłuchiwała się w dźwięk i treść tych słów z oddali, ze swego samotnego miejsca. Pragnęła już odejść, być samą, gdzieś uciekać. Coś niezrozumiałego wyszeptała, nie odrywając ust od ramienia swej pani. Księżna przytuliła do siebie młodą dziewczynę i objęła ją rękami. Łzy obfite, niestrzymane iście macierzyńskie, poczęły płynąć znowu z tych mroźnych oczu na twarz Salomei. Były tak szczere i tak serdeczne, że wsączyły do zranionego serca jakiś cień pocieszenia. Objęły się obydwie i zamilkły, patrząc w otchłań swych uczuć i widząc nawzajem głębiny serca. Salomei zdawało się wciąż, że już z tego miejsca odeszła i że dokądś idzie w bardzo daleką drogę. Dowlokła się uczuciami na jakąś wielką wyniosłość. Patrzyła na tamtą, nigdy niewidzianą stronę. Westchnęła pod naporem nieznanej myśli. A, więc to znaczy słowo matka. Widziała serce matki i wszystkie w nim uczucia. Zrozumiała, co taka czuje i jak płyną jej myśli. Patrzyła na to, jakby na leżącą ziemię i płynące obłoki. Dziwiła się, ile jest w matce uczuć, jakie są. Rozróżniała ich załamania, skręty. Uśmiech przepłynął przez wszystkie owe dalekie widoki, jak święty słońca połysk przez sierocą okolicę. Chciała otworzyć usta i powiedzieć, że przecie i ona ma już płód w łonie. Lecz to zewnętrzne słowo cofnęło się we wstyd i znikło na dnie serca. Księżna z zamkniętymi oczyma tuliła w ramionach Mije. Widziała jej uczucia miłosne. Były to uczucia niemal jej samej. Kwiecista łąka, którą raz jeden widzą za życia człowiecze oczy. Noszą się w woniejącym wietrze motyle, kołyszą wielobarwne zioła. Radosna pieśń wymknęła się z dziewczęcych ust, gdy bose stopy biegną w rosach kwiecistej łąki. Toż to ona sama na ten zakątek kraju, na boski pierwiastek w ludzkim żywocie ma cisnąć przekleństwo śmierci? Wytracić kwiaty, pobić motyle, zgasić światło a kwietny zapach przemienić w trupi zaduch. Ścisnęła ręce, zwiesiła głowę na ramię przyjaciółki i wszystko widząc, płakała. Po cóż są kwiaty i po co to słońce? Czemuż musi uczynić to dzieło straszne? Czemuż musi zdobyć się na męstwo potworne i nieuniknioną tyrannie? Czemuż musi podnieść rękę? Czemuż koniecznie ścisnąć dłoni, dusić gardziel? którą miłosnym oplatła uściskiem. Jęk głębokiej męczarni wyrwał się z ust. Łukanie zamuliło słowa. Przekonywanie Józefa Odrowąża o konieczności wyjazdu dokonało się na innej zasadzie. Księżna nie przeczyła młodzieńcowi, kiedy się zrywał i zabierał do partii, a w miarę postępów wyzdrowienia i przybytku sił niecierpliwił się coraz bardziej. Prosiła go tylko o jedno – żeby się zupełnie wyleczył i zdrowy poszedł na nowe trudy. A żeby się zaś w zupełności wyleczyć, wyspać z tylu chorób na dobre i odpaść po wychudnięciu, trzeba było kilkunastu nocy spokojnych i kilkunastu niezakłóconych dni. Gdzież to było znaleźć, jak nie za granicą? Matka wymogła na synu, że właśnie dla jak najszybszego dostania się do partii pojedzie z nią naprzód do Krakowa, i zaopatrzony na nowo w odzież broń i ręcznik wojenny, z nową jakąś partią pod nowym dowództwem, o której to formacji podobno słyszała, a nade wszystko z nowymi siłami ciała i duszy, ruszy w pole. Młody przystanął. Nie wiedział, gdzie znajduje się jego dawny oddział, gdzie go szukać, od kogo powziąć języka, gdzie się zaopatrzyć w jaką taką broń. W Krakowie rozpatrzy się w sytuacji, dowie o postępach ruchu, rzuci przecie okiem na jakąś mapę, wybierze nowy oddział. Ujrzy nowe oblicza i nową odetchnie nadzieją. Zachodził w głowę, kto też tworzy nową partię, o której matka wspomniała. Jakże tęsknił do wodza, do nieubłaganego żelaznego strategika, który uderzy nogą w krwawą ziemię i obudzi legiony. Pragnienie walki w młodym księciu było tak głębokie i potężne, jak potężne były cierpienia, przez które przeszedł. Zimnymi oczami wpatrywał się w przestrzeń i widział w niej wojnę z cytyjską. Nieznaną światu walkę na śmierć, która się z Polski wywinęła nędzy, zagasły w nim wszystkie wspomnienia i została jedna tylko rządza. stanąć w szeregu, słuchać rozkazu. Te uczucia, nadto obawa rewizji, podniecenie i lęk pani odrowążowej, ażeby nie wpaść teraz w ręce władzy, sprawiły, że zgodził się wyjechać niezwłocznie. Salomea go nie wstrzymywała, przeciwnie zachęcała. Cichy uśmiech błąkał się około jej zaciśniętych ust, gdy go zachęcała do tego wyjazdu, do partii. Mówili ze sobą o mądrym, przebiegłym, twardym i nieustraszonym wodzu, który przecie jest gdzieś na tej ziemi Napoleon z duszą Machnickiego. Mówili o wielkiej bitwie, która zgładzi i zniweczy niewolę, wszystko bolesne odkupi, nagrodzi rany poległych i bohaterską ich śmierć. Cóż znaczy dostać kulą w łeb, jeżeli to się stanie, i dlatego aby się stało? Czyliż nie będzie to szczęście najwyższe skonać na placu odrodzenia z tej hańby? Opowiadał o pewnym pomniku w Paryżu, na którym wyobrażony jest żołnierz umierający, który ostatnim uściskiem objął lufę armaty i na niej kona. Mówił jej o niepojętym ogniu, który jego duszę na widok tego spiżowego żołnierza zawsze przenikał. Była to radość! Teraz taka właśnie doskonała radość w nim jest, gdy ma iść znowu. Oczy panny Salomei, z płomiennie czarnych, stały się matowe i szare, gdy na niego w osłupieniu patrzyła. Księżna nie zostawiała teraz obojga sam na sam. Stała się czujna i niezwyciężona w swym postanowieniu. W kole tych trzech osób miała się dokonać gra szczególna na wytężonych strunach uczuć. Młody książę szedł w nieświadomości do swego rzekomego czynu i dla tego czynu poświęcał miłość, wdeptywał ją bezlitości w ziemię. Bezlitość jego była tak wielka, jak bezlitosnym jest los polski. Z zaciśniętymi zębami z uśmiechem połyskliwym na ustach patrzył na Salomeę. Śpiewał o zachodzie słońca Pupinetti. Książę skinął ręką ku mi, wskazując ptaszka. Było wszystko w tym jednym skinieniu, i ona je dobrze zrozumiała. Przywtórzyła skinieniu ruchem głowy i w tej samej chwili pomyślała, że trzeba będzie otworzyć klatkę i wypuścić ptaka na wolność. Bo jakże będzie znosić jego śpiew, gdy zostanie tutaj sama? Niech leci w słoneczne kraje, tam gdzie będzie jej kochanek. Krzątała się pilnie, składając rzeczy pani odrowążowej w mocną, skórzaną walizę. Zajęta była jakimś urwanym uchem tej walizy, drobiazgami, bielizną, zapasami. Przygotowywanymi przez Szczepana na drogę. Wszystko stało się nagle. Za chwilę mógł dać się słyszeć tentent najścia wojsk albo turkot zajeżdżającej karety, która niezwłocznie zabierze. Zabierze na wieki. Pozory były, że tylko na pewien czas, lecz ona przecie wie dobrze, iż to na wieki. On sam zapomni w dalekich krajach. Książę, pan, tylko jeszcze Bóg mógłby wszystko wywrócić złamać straszną wolę, potargać zamysły. On tylko jeden mógłby zesłać pomoc niewiadomą, wszechmocne zdarzenie swoje, czyjąś śmierć. Wyjazd miał się odbyć w nocy, żeby jak największa część drogi, pierwszy etap do majątku przyjaciół księżnej leżącego nad granicą, odbyć lasami i nie za dnia. Noc powiększała straszliwy niepokój serca. To zacichało na jakiejś błachostce pociechy na złudce nikłego olśnienia pozorem spokoju. Wielki ciężar na włosku, jakaś nadzieja bezmyślnego co mi tam. Rozszerzyła się aż do granicy cynizmu. Już, już było sercu lepiej. I o to niepostrzeżenie wszystko waliło się w straszliwą śmiertelną ciemnicę. Włosy wstawały na głowie, dym dzikiego opętania kłębami buchał w uczucia. I w językach ognia palił się oszalały rozum. Co to się dzieje? Za chwilę będzie pustka w tym miejscu. Ten przerażający dom. Dominik przejdzie opuszczonymi pokojami, stanie nad pustym łożem rozkoszy, przechyli głowę tam nazad, wsłucha się w śpiew żółtego ptaszka i za niedosłyszalnym śmiechem. Jakże tu oddychać, jak żyć, co począć? Podnosiła oczy na tego młodego człowieka, który jej życie zabrał i sam stał się jej życiem. Wyznawała mu oczami całą bezdenną prawdę. Nie powiedzą mu usta, nie, nie powiedzą, lecz oczy nie mają nad duszą władzy. Zapłakał on, szlachetny i silny, co się nie lękał śmierci i nieraz prosił o nią, co teraz znowu szedł ku niej śmiało, pewny, że ku niej idzie. Zawrzało serce od uwielbienia. Kupiły je na nowo te męskie łzy. Nie zdradzi się przed tobą, i nie zdradzi ciebie serce kochanki, polski rycerzu. Będzie milczało cokolwiek się stanie aż do ostatniego momentu. Stojąc z dala, przyciskała do oczu i ust jego włosy, usta i ręce, oddawała mu oczyma swe ciało, swą nagość i dumę, honor swój i życie aż do ostatniego momentu. Józef, odrowąż ubrany już w podróżny kostium wykwintnego pana, nie mogąc jeszcze po chorobie chodzić, słaniał się z łóżka na sowkę, z sowki na fotel, jakże był inny. Ubranie przywiezione specjalnie z miasta zmieniło go zupełnie. Tenże to jest, którego z krwawych rano Jak niewidzialny i niesłychany żałosny ptak, zjawił się przed oczyma. Ciemna szrama, przeorująca pod okiem policzek, nadawała mu wyraz wzniosły półboski. Włosy ostrzyżone przy samej skórze czyniły jeszcze młodszym tego rekruta. Oczy mu goreją, usta zacięte. Uśmiech. Przesiadł się na fotel. Zatonął w nim. Ręce oparte na poręczach, głowa w tył odwalona. Nie podnosząc tej ciężkiej głowy, wpatrzony z odległości w matkę i pannę Salomeę, zanucił cicho z niezłomnym entuzjazmem. Precz z tytułami książę i pan zetrzyjmy ślad haniebnych lat. Pani Odrowążowa przypatrywała mu się także z dobrotliwym i łagodnym uśmiechem. Przez chwilę. Wnet poczęła zabiegać w dwójnasób około swych i jego rzeczy, nie opuszczając już ani na moment tego pokoju, gdzie był jej syn i Salomea. Ci obdwoje byli teraz okryci szatą spokoju, uciszeni w sobie. Lecz w pewnej chwili pannie Brynickiej coś się przypomniało. Przez zewnętrzne zdrętwienie, jak przez skorupę Przerżnął się, przebił i wydarł zdrój wewnętrzny. Poruszyła się niespokojnie. Coś chciała wykonać, coś zdziałać, coś powiedzieć? Dusiła się. Jeła się przeciągać z bolesnym poziewaniem. A nareszcie, prawda, prawda, wyszukała w staniku sukni zaszytą kulę. Rozerwała paznokciami zaszycie, wyłuskała zeń ołowianą kulę, która była, wypadła z Józefowej rany. Nieznacznie krótko ucałowała tę bryłę moskiewskiego ołowiu. Podała ją na dłoni pani Odrowążowej. Jąkając się, nie mogąc znaleźć dokładnych słów, przez szczękające zęby grzecznie i spokojnie wykrztusiła – ta kula to ode mnie, ode mnie na pamiątkę. Pani Odrowążowa wzięła kulę i ważyła ją na pięknej, białej, delikatnej dłoni. Głębokie zadumanie poryło jej mądre czoło. Patrzyła panurymi odmęczarnie oczyma w twarz Salomei. Och, jakże dla niej był bolesny, mściwy czyn tej dziewczyny. Młody książę tym darowaniem kuli zaniepokoił się bardzo. Coś go tknęło. Coś przed nim zabłysło. Oparł chude ręce na poręczach krzesła, żeby wstać. Patrzał oczami inkwizytora w twarz matki. Matka pokiwała bezwładną głową. Była jak gdyby przestrzelona tą kulą ręce jej drżały. Józef chciał porwać się z miejsca i pytać, gdy wtem rozległ się turkot. Wszyscy wybiegli na ganek. Stała przed nim podróżna kareta bez latarni. Oczom Salomei kształt jej i zarys czterech koni ukazał się jak gdyby widzenie rydwanu śmierci. Z jękiem wewnętrznym wsparła się o ścianę. Człowiek przebrany za stan Greta wymówił hasło. Z pośpiechem co krótko popasając konie, wynoszono i przywiązywano walizę. Po krótkim ze wszystkimi pożegnaniu księżna i jej syn wsiedli do środka. Pojazd oddalił się z wolno, cicho, noga za nogą, żeby nie wywoływać turkotu ani tententu. Wsiąkł w ciemność nocy. Znikł. Pani Rudecka znużona i jak zawsze smutna, oddaliła się z ganku co prędzej, rada, że nareszcie wywieziony został niebezpieczny gość. Szczepan, który pomagał wali ładować, odszedł również. Panna Salomea została na ławce sama. Patrzyła w tę stronę ciemności, która pochłonęła karetę. Kolana jej były ściśnięte, ręce na nich złożone, w sercu spokój. Wskutek nieprzewidzianego w sferze uczuć zawrotu, poczęła z niejaką przyjemnością myśleć o pieniądzach ofiarowanych jej przez księżnę odrowążową. Myśl o tym była jakby. Uciskiem na serce, zduszeniem wszelkich wzruszeń. Chwila, o której sama myśl, przerażeniem ściskała duszę, chwila odjazdu przeszła, minęła, bez żadnego prawie uczucia. Salomea dotykała lękliwie myślami wszystkiego: pustki pokoju, klatki kanarka, trwogi wobec Dominika, i ze zdumieniem spostrzegała, że wszystko stało się niebolesne, a wszystkie uczucie stępiało. Ochydną ulgę przynosiła myśl, że tyle jest pieniędzy, gdyby żył ojciec. Jakżeby się zapewne ucieszył, bo przecie uczciwie zdobyte za rzetelną usługę. Nie byłby już tym ubogim rządcą w jednym zawsze ku braku i w długich butach, co nie dosypia i nie dojada, tłucze się świątek i piątek od folwarku do folwarku na siodle, wiecznie w sfarach, twardych kłopotach, zawsze w skwar albo niepogodę na powietrzu, Wśród udręki i baczności o cudze zyski. Któż to wie, czy za tyle pieniędzy nie można było wziąć dzierżawy w innej stronie? Niewielkiego folwarku, gdzie na własnym spokojnie zakwitłoby gospodarstwo. Miałoby się inwentarz, sprzężaj, parę lepszych koni do wyjazdu, bryczkę resorową do kościoła, ubranie godowe. Chłopi mówiliby, jak się patrzy, wielmożny panie. Myśl błąkała się po tym. Jakowymś nieznanym miejscu, lecz że musiała wrócić z kraju bezcelowych śnień do grubej rzeczywistości, więc się powlokła na daleki grób. Och, pójść tam na klęczkach, wyszukać mogiłę, przypaść do niej piersią, objąć rękoma. Powiedzieć tej garstce piasku, co się stało, wyznać swój grzech podły, okropny, haniebny, wytłumaczyć upadek swój i odsłonić winę. Trzeba wznieść za te złote pieniądze Żelazny krzyż na grobie Położyć napis Zadumała się nad tym Jak też trafić do tego miejsca Przypomniała sobie o liście ostatnim Pisanym ołowianą kulą Wysunął się szczegół, że jest tam nazwisko wieśniaka U którego ojciec leżał przed śmiercią Dostawszy z kieszeniów list Trzymała go w ręku Ciemność nocy nie pozwalała czytać Ostatnich ojca wyrazów Ręce opadły Lecz oto Boża dłoń poczęła z ziemi usuwać grubą, nocną zasłonę. Wyłoniły się z oćmy zarysy olch nad wodą, pochyłych w różne strony koron na wyniosłych pniach. Kształtów dziwnych, niespodzianych jak formy uczuwania w cierpieniu. Te postaci zarysowujące się na niebie przytuliły pomiędzy sobą wzrok. Na chwilę bo wnet wydarł się z pomiędzy nich. Daleko szary brzask. Oddzielił ziemię od nieba. Miękkie mgły, śniadą smugą, zamajaczyły nad rozdołem rzecznym. Ptaki ozwały się w tej mgle tak harmonijnie, jakby to jej obraz, ukazujący się z mroku tymi głosami, dał znać o sobie. Wyraził barwę i postać swoją. Łagodny, zwilgły w nizinach wiatr ruszył senne gałęzie. Blisko na rabatach ogrodu zajaśniały białe kolory. Ta barwa. Utopiła w sercu żądło wspomnienia, i sama stała w oczach jak uwidoczniony nagi ból. Lecz mężne oczy pokonały ją. Musiała wessać w siebie zemstę i stać się tylko sobą. Przeszło. Ciężka senność ogarniała ciało i duszę. Teraz nareszcie można będzie wyspać się po tylu niewczasach we własnym łóżku, które przez tak długą porę obcy zajmował człowiek. Nie będzie już serce drżało od stuknięcia w szybę. Niechże przychodzą i patrzą, niech szukają i węszą. Nie będzie już trudów szalonych, bieganiny bez końca i niezmiernej, bezsennej troski. Nie ma już kogo pilnować. Będzie spokój, cisza, porządek. Spać. Salomea wstała z miejsca, żeby wykonać zamiar i iść do siebie. Lecz zamiast tego, po krótkim wahaniu, ruszyła przejść się ponad rzeką. Rachowała na to, że zanim zdąży zejść ku wodzie, rozwidni się i będzie można w liście ojca przeczytać nazwę wsi i miano wieśniaka, w którego chacie umarł. Szła wolno drogą w dół po miękkim piasku, który nocne rosy znacznie zwilżyły, okrywając go z wierzchu ciemnym osadem. Później wtargnęła na mokrą trawę i sama nie wiedząc czemu szła ku rzece. Przez chwilę zatrzymała się i pobyła w altanie obrośniętej pachnącym winem. Myśli jej były ciche i umiarkowane, zabiegające około sprawy, co sobie teraz za pieniądze kupić, jakie sprawić rzeczy. Wbijała się w dumę, że już nie będzie popychadłem na łasce u dalekich krewnych sierotą, do której buziaka zbiera się każdy przyjezdny jegomość. Pokręcą się i nakonkurują teraz, zanim z którym mówić zechce. Wolno a niepostrzeżenie wzmagał się brzask. Rozbrzmiewał głośniej śpiew ptaszęcy. Widać już było daleko kwieciste, nieskoszone łąki, matem rosy spojone. Krople jej wisiały na płatkach i szypułkach, szare jak kulki żywego srebra. Odległy las stał się siny. Na wielobarwnym niebie czerwonego przybywało blasku. Salomea wyszła z altany i udała się ku rzece, która wezbrała po brzegi od świętojańskiej powodzi. Wody były mętne, gliniastego koloru, krętymi wirami pędzące. Zamulały czerwone i żółte kwiaty, w pąk gieły nawisłe badyle. Garnęły prądem pławiny olszowych zarośli, wikle i wierzby. Mokry czat bił stamtąd i zapach wzmożony niezliczonego ziela. W głębokiej rannej ciszy salomea usłyszała nagle pogłos, krótkie dudnienie, jak gdyby daleki łoskot bębna. Nasłuchiwała kiwnęła głową. To powóz, uwolżony księżnę panią i jej syna, przejeżdżał daleki most na tejże rzece w łąkach pod lasem. To tu pod czterech koni u lejc zaprzężonych i stuk kół karety o okrąglaki mostu. Zadumała się nad tym dźwiękiem i oto nagle dusza w niej rozdarła się, jak postaw sukna, który by ręce biesa we dwie strony targnęły. Rozpacz nieopisana, uczucie ślepe i głuche, dzikie jak rządza w tygrysie, kiedy się rzuca na ofiarę, wypadło z niewiadomej kryjówki ducha. Bezmyślne z szaleństwa ciało pobiegło dokądś brzegiem rzeki, zawrotami jej krętymi to w prawą, to w lewą stronę. W pewnej chwili w jakimś miejscu Salomea zatrzymała się. Patrzyła na burzliwą, zmąconą rudymi baniami wirującą wodę. Rozmyślała, rozmyślała. Coś w niej wzniosło się, wyważyło z jestestwa i dźwignęło żelazne. Roześmiała się głośno. Wydostała z kieszeni sakiewkę księżnej nabitą złotymi pieniędzmi. Odsypała ich część na dłoni, z wysoka, z rozmachem... Cisnęła w pędzącą wodę. Woda plusnęła na znak. Salomea wysypała z sakiewki drugą i ostatnią część i wsiała złoto w pędzącą wodę. Woda plusnęła na znak. Ona jedna zrozumiała męczarnie serca. Ona jedna przywtórzyła mu dźwiękiem zrozumiałym. Załatwiwszy się z tymi pieniędzmi, Salomea odeszła z tego miejsca. Brodziła po wysokich trawach mokrych odrosy. Przypatrywała się kwiatom wybujałym, które zdawały się jakoś litować, a nic poradzić nie mogły. Chciała wyjść na miejsce suche, gdyż trzewiki miała przemoczone. Znalazła się na piaszczystej drodze, która prowadziła ze dworu do najbliższego mostu. Już wstawał dzień i pozwalał widzieć na mokrym piasku wyciśnięte głębokie ślady kół karety i kopyt koni. Zobaczywszy zaś te świeże ślady, Białe na piasku ciemnym od rosy, salomea zatknęła się od ponownego zdumienia. Coś w niej rwało się i rozdzierało. Szła zwolna ku domowi, lecz na jakowymś drobnym kamyku potknęły się jej stopy i tak tam padła twarzą na ów mokry piach. Stary szczepan wstał jak co dnia o świcie i szedł po wodę z wiadrami do stoku, co tam pod gruszą bił od wieków. Mruczał do siebie stary kucharz i poskrzypywał wiadrami jako co dnia. Skręcił z drogi na ścieżkę prowadzącą do źródełka, gdzie było bliżej, a liści zdał mu się rzucić okiem na drogę. Leży cosik czarnego. Tknęło go wnet złe czucie, że to to będzie jakaś bieda od polskiej strony. Już by się był nawet cofnął, żeby ta przecie kto incy spotkał, ale z samej ciekawości podszedł ostrożnie. Gdy się zaś dobrze zbliżył, cisnął wiadra na ziemię i do niej co duchu w gnatach. Podjął ostrożnie z ziemi grubymi rękami bezsilne ciało, zachylił zwisłą głowinę sobie na ramię i niósł do domu zwolna, pojękując. Cóż ci też to, chudziąteczko, cóż ci to. Oj, wiedział, stary, oj, wiedział. Dogodziły ci widać. Trafiły cię ojcelnie, da postrzeliły celnie. Paryż, 1912 rok. Czytał Jacek Rozenek.